Cześć, chciałbym pozdrowić Marysię. Dzisiaj obchodzimy swoją pierwszą rocznicę. Marysiu, jeśli mnie słyszysz, to wszystkiego najlepszego. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam światło dzienne, cudownie. Nie muszę siedzieć przed kamerą, która świeci mi w oczy jednolitym strumieniem światła. To jest strasznie bolesne, ale i tak uśmiecham się przy każdym vlogu. Słuchajcie, na początek historyjka. Ja jako uroczy, już nie młody gentleman, oczywiście nie też bardzo stary, ale przyjmijmy, że uroczy i na tym poprzestajmy. Mam czasami swoje chwile, w których się wygłupiam. To nie są takie wygłupy w stylu wystawiania gołego tyłka w przejeżdżającym pociągu przez okno. Nie, nie, to nie ja. Natomiast mam takie skłonności, żeby sobie stanąć przed lustrem, kiedy nikt na mnie nie patrzy, i robię wtedy takie coś. Robię tak. Stanę przed tym lustrem, tak, że chcę sobie zrobić... No tak, tak sobie mrugnę i mówię, ej, roku, nie, tak nie mówię, mówię tak, patrzę na siebie i mówię sobie, ale się wyprzystojniało z wiekiem, co, no pewnie, wiecie, tak, żeby sobie troszkę napędzić dobry humor, nie dlatego, że jestem narcyzem, chociaż odrobina samouwielbienia nikomu jeszcze nie zaszkodziła, kurczę, teraz będziecie pisali w komentarzach straszne rzeczy na mój temat. Okej, ale nieważne. I właśnie dzisiaj sobie siedzę, mrugam sobie, mówię, ej, roku, czy coś tam wyprzystojniało się z wiekiem, co, jaka broda urocza, jakie okulary cudowne. I patrzę kątem oka, że obok stoi moja żona. Nie była zachwycona. W ogóle. To jest taki rodzaj rzeczy, którą należy przeprowadzać prywatnie. Ach. No cóż, dobra. Teraz odpowiem na wasze pytanie, które mnie zainteresowało i ono się powtarza już od jakiegoś czasu. Pytacie mnie, co sądzę o Mariuszu Maksie Kolonko. To jest facet, którego strasznie lubię. On mówi bardzo rozsądnie i mówi w taki bardzo specyficzny sposób. Zaraz do tego dojdę. Fantastycznie, że wrzuca swoje materiały na YouTube. Zawsze mam ochotę je przesłuchać i kiedy mam okazję, robię to. Byle więcej ich się trafiało. A teraz, żeby... Pan Max, Mariusz Max Kolonko ma fantastyczną manierę wypowiadania się. On troszkę inaczej akcentuje wyrazy. Ja nie jestem znawcą językowym, więc nie potrafię wychwycić tych niuansów. Natomiast wydaje mi się, że do pewnego stopnia potrafię je powtórzyć. I powiem wam, że jest przynajmniej kilku youtuberów, którzy zmierzają również w kierunku tej maniery. Ich programy przez to są bardzo atrakcyjne. Zatem spróbuję wam pokazać, w jaki sposób Mariusz Max Kolonko się wypowiada. Znaczy, to nie będzie wierne naśladownictwo, bo ze mnie żaden, jak to się mówi, no nie potrafię tak kopiować czyjegoś głosu, ale tak mniej więcej chociaż, okej. Gdybym się zatrzymał przy tym skrzyżowaniu, to niewiele by ze mnie zostało. Na szczęście stałem tutaj i jestem cały i zdrowy. Na tej ulicy znajdziecie najlepsze samochody, jakie parkują w Londynie, ale wystarczy tylko zajrzeć do sąsiedniej uliczki, która znajduje się 100 metrów stąd, by przekonać się, że ta dzielnica wcale nie jest tak luksusowa, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Zwyczajnemu obywatelowi wystarczyłaby wiedza dostarczana przez lokalne media, ale Remigiusz Maciaszek był postacią nietuzinkową. Niestety, tym razem poszukiwanie wiedzy skończyło się dla niego fatalnie. W tej okolicy ponad 2000 lat temu wylądował meteor. Pozostaje pytanie, czy zjawiska, które obserwujemy dzisiaj, mają jakiś związek z przeszłością? Zatem tak, moi mili. Mariusza Maxa Kolonko obserwuję z niesłabnącym zainteresowaniem i z rosnącą sympatią. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do rychłego zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa!